W Warszawie roszada lokali klubów parlamentarnych, nie inaczej na partyjnych dołach. W Opolu PiS przejmuje lokal po SLD, a nowoczesna po Prawie i Sprawiedliwości. Takie zmiany już jutro mają przegłosować radni stolicy województwa podczas sesji. Trwa wielka przeprowadzka o tym, kto jest z niej zadowolony, a komu trafi się M2. Mariusz Studzienny. W byłym już biurze Sławomira Kosowskiego ruchu jak w Ulu. Ekipy remontowe łatają dziury, odnawiają ściany. Zakleić, porównać. Nie? Z tego biura wyprowadzają się poseł do Parlamentu Europejskiego, Słowo Mirkusowski, i poseł na Sejm Jerzy Rzeżyński. Tak, w nim zostawiamy dużo wspomnień. Zdecydowanie przenosimy się do nowego e, za dobrą zmianą. Teraz w tej siedzibie będzie urzędował poseł nowoczesny Witold Zębaczyński. Działacze już planują zmiany. Oczywiście, że nowoczesny lokal. Tak jak nowoczesna partia. Najtrudniejsze zmiany czekają Sojusz Lewicy Demokratycznej. Odchodzi z dużego lokalu przy ulicy Oleskiej. Dziś z kamerą nas tam nie wpuszczono. To miejsce zajmą teraz posłowie PiSu: Rzeżyński, Duda i Patryk Jakiś z Solidarnej Polski. PiSowi chyba też chodziło o pewną symbolikę tego wszystkiego, tak mi się wydaje. Szefowi SLD zebrało się za to od regionalnych struktur. To oficjalny wpis z fanpage'a o polskiej lewicy, w którym to działacze sugerują mu bierność, bo SLD z 56 m2 przenosi się na 19 Nowoczesna partia to nie ilość metrów w biurze, tylko nowoczesna partia to ilość osób przekonanych do ich racji. To nie działa wprost proporcjonalnie. Swój lokal przy ulicy Krakowskiej oddał już były poseł Platformy Tadeusz Jarmuziewicz. Teraz ma tam znajdować się biuro posłów PiSu. Sławomira Kłosowskiego, Katarzyny Czochary i senatora Grzegorza Peczkisa. Te ściany są nasiąknięte tym, co najlepsze działo się przez ostatnie 20 lat. Zmiany czekają też samą Platformę. Kartony już gotowe do wyprowadzki. PO przenosi się do Instytutu. Śląskiego. Na walizkach z nowym rokiem, nowym krokiem. Wiedzieliśmy już od dłuższego czasu, że będziemy zmieniać miejsce. I będziemy szukać nowego biura. Lokale, z wyjątkiem Platformy, wynajmowane są w trybie bezprzetargowym. Stawki są preferencyjne. Są też przepisy, które konkretny samorząd, w przypadku tym akurat miasto Opole, nakładają obowiązek, że taki lokal na działalność trzeba udostępnić. A wszystko to dla lepszego kontaktu z wyborcami. Mariusz Studzienny, Kurier